Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj mam dla Was tutaj wyjątkowe orędzie. Orędzie od świętego Gabriela, jak również orędzie od Matki Bożej na obecne czasy. Niedawno na kanale tutaj też były właśnie orędzia Gabriela, ale te jest tutaj też dosyć, no jest inne, jest wyjątkowe, dotyczące tutaj tych wszystkich wydarzeń, które mają dopiero nastąpić. Więc zapraszam Was do wysłuchania. Biała Podlaska, proszę o znak, otrzymałem, święty Gabriel. Pozdrawiam Cię, żywy płomieniu. Pochwal wraz ze mną Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Święty Gabriel i żywy płomień. Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Gabriel, bądź dobrej myśli, słodki żywy płomieniu, bo Bóg jest z Tobą i przy Tobie. Wydaje się Tobie, że wszyscy Ciebie opuścili, nawet Bóg. Jest to złudzenie, które wykorzystuje do swoich celów zły duch. Poprzedniej nocy otrzymałeś sen, który pochodził od Boga. To, co słyszałeś we śnie, ja teraz potwierdzam oficjalnie. Ukazał Ci się anioł śmierci w swojej zwykłej postaci. Anioł śmierci. Woda na całej kuli ziemskiej ulegnie zanieczyszczeniu przez szatana. Będzie można pić wodę, którą poświęcą i pobłogosławią kapłani. Tak, gdy będzie dodana do zwykłej wody, wówczas będzie ona oczyszczona przez tę wodę. Moc błogosławienia wody otrzymują wszyscy widzący i słyszący. Jest to szczególny dar dany ludzkości przez Boga. Ci, co będą pić wodę bez poświęcenia lub błogosławienia, będą znikać w wielkich boleściach i męczarniach. To będzie oczyszczenie zapewniające zbawienie tym duszom. Święty Gabriel, Ty, żywy płomieniu, będziesz posiadał dar szczególnego błogosławienia. Bądź bardziej cierpliwy i wyrozumiały. Nie bądź taki przygnębiony ani smutny, bo jest to czas Twojej szczególnej zasługi u Boga. Choć bardzo pragniesz, nie możesz się modlić. To także jest Twoim krzyżem. Pamiętajcie, drogie dzieci, wszystko jest łaską Bożą. Dziękujcie za to wszystko Bogu. Bóg dał Ci skosztować krzyża, który sam dźwigał. Sam widzisz, że jest on bardzo ciężki i wymagający wiele samozaparcia i współpracy z łaską Bożą. Gdy sam doświadczysz tego, co cierpiał Bóg Jezus Chrystus, dopiero w pełni zrozumiesz innych. Jeszcze nie nadszedł czas Twojego pełnego działania. Bóg jednak pozwoli Ci uczynić pewne kroki, które będą formą przygotowania do pełnego działania. Dobrze wykorzystaj środki, jakie dostaniesz. Przekazuję teraz przez Ciebie specjalne, potrójne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufaj i nie bój się, bo Bóg nad wszystkim czuwa. Ufaj. Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Drugi przekaz, jest to przekaz od Matki Bożej, otrzymany tutaj w Białej Podlaskiej. Matka Boża, niech będzie pochwalony i wywyższony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Witam Cię, słodki żywy płomieniu. Ufaj i o nic się nie lękaj, bo Bóg jest z Tobą. Pamiętaj o tym, że kocham Cię i współczuję wraz z Tobą. Nie jesteś sam.
Ja, Twoja niebieska mama, pomagam Ci na tyle, na ile Bóg i Ty sam pozwolisz mi sobie pomóc. Jak sam widzisz, liczba złych się dopełnia, lecz do czasu. Czas realizacji stron Apokalipsy nabiera na sile. Rozpoczęły się prześladowania Kościoła w Polsce. Na razie są to nieśmiałe ataki, lecz wkrótce nabiorą na sile i intensywności. Przybyłam do Ciebie, aby Cię umocnić i pocieszyć pośród krzyży i utrapień, jakie dźwigasz. Nie załamuj się ani nie zniechęcaj tym, co Ciebie spotyka. Wszystko Bóg przewidział, nawet wydarzenia z Twoimi dziećmi. Wszystko ma służyć Twojej świętości i jej pogłębionemu rozwojowi. Ty ze swojej strony czyni wszystko, a Bóg uczyni resztę. Jest to czas ciszy na niebie, więc będziesz miał trudności z uzyskaniem odpowiedzi na pytania od ludzi. Jak możesz, to ich unikaj. Tu łatwo może wkraść się zły duch. Wkrótce otrzymasz pouczenie do dalszego działania w kierunku ratowania dusz. Otrzymasz specjalny znak z nieba, upewniający Cię w dobrym działaniu na niwie Bożej. Nie martw się o szczegóły. Niech nikt nie podejmuje chaotycznego i nieprzemyślanego działania, a zwłaszcza nieomodlonego. Polsko, ja, Wasza Królowa, wywyższę Was, lecz najpierw musi przyjść oczyszczenie. Jak złoto oczyszcza się w ogniu, tak świętych moich oczyszczę w piecu utrapienia. Jest to cytat słów Bożych. Przypominam Wam te słowa, kochani, bo do Was się tyczą. Szatan działa, oślepiając wszystkich hipnotycznie. Niewielu potrafi się oprzeć takiemu jego działaniu. Niedługo nadejdą kataklizmy i krwawe niepokoje. To także i Was dosięgnie. Jednak dopóki się to nie wydarzy, może być zmienione przez dobrego Boga. Aby tak mogło się stać, potrzebna jest w tym celu narodowa modlitwa. Obudźcie się. Padnijcie wreszcie na kolana. Nie grzeszcie. Na tę Waszą przemianę serc błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufaj i nie bój się, bo Bóg nad wszystkim czuwa. Ufaj. Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia, moje drogie dzieci. Kochani, to tyle w tym przekazie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Tak jak usłyszeliście, to wszystko tutaj warunkowe, tak? Nie muszą nadejść tutaj kataklizmy, ani jakieś krwawe niepokoje. Potrzeba naprawdę dużo, dużo modlitwy. Tak? To od was naprawdę zależy. Was jest siła, was jest moc tutaj właśnie, więc zapraszam naprawdę do codziennych modlitw właśnie w intencji Polski, intencji tutaj nawet pokoju na świecie, bo jest to bardzo istotne. Ja oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, zapraszam także do wsparcia tych zbiórek, które prowadzę, mianowicie tutaj zbiórki dla pana Włodka z Ukrainy, jak również zbiórki na transport humanitarny na Ukrainę. Byliśmy parę razy już na Ukrainie, pomogliśmy bardzo, więc naprawdę warto wesprzeć tą akcję. Kto z Was chciałby więcej doczytać, to oczywiście zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Jest tam wiele bardzo ciekawych, aktualnych orędzi. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Ja Wam już dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.